Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka z nowego cyklu filmów pod wspólnym tytułem Astronomia po mojemu. Ponieważ inna moja seria, nazwana Astrofotografia po mojemu, spotkała się z Waszym życzliwym przyjęciem, postanowiłem spróbować przekazać Wam swoją wiedzę astronomiczną w takim zakresie, w jakim ta piękna dziedzina nauki mnie zainteresowała. Dlatego znajdziecie tutaj głównie to, co kocham w astronomii i aby teorią nie zanudzać za bardzo, będę wtrącał anegdoty z mojego życia. Bo ma to być po mojemu. Astronomią interesuję się od ponad 50 lat. W tym czasie mogę wyodrębnić kilka etapów, w których koncentrowałem się na różnych tematach. W latach 70. XX wieku głównie poznawałem niebo i czytałem książki astronomiczne. W latach 80., kiedy już zostałem członkiem oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, zacząłem intensywnie prowadzić zakryciowe obserwacje astronomiczne, a także poznałem technikę wykonywania obiektywów zwierciadlanych do teleskopów, których wiele wyszło spod moich rąk. Tych zwierciadeł wykonałem tak dużo, że napisałem o tym poradnik. Jest on dostępny na moim blogu. Przez ponad 30 lat robiłem montaże paralaktyczne do astrofotografii o nazwie Fastron i Fastral, których powstało wiele różnych typów. W sieci znajdziecie wiele filmów o tych montażach. Od 1983 roku zajmowałem się pisaniem programów astronomicznych, z których ostatni Nocny Obserwator jest dla mnie najlepszy, bowiem dzięki niemu mogę zaplanować każdą obserwację astronomiczną. Program udostępniam za darmo. Czeka on na Was do ściągnięcia z mojego bloga www.astrojawil.pl. Na końcu tego filmu umieszczę link do zapoznania się z możliwościami programu. I właśnie pisanie tych programów zmusiło mnie do poznania astronomii sferycznej, zastanowienia się, jak obliczyć położenia różnych obiektów i w ogóle jak to wszystko działa. Mam nadzieję przekazać Wam część tej wiedzy i teraz już po tym przydługim wstępie przyszedł czas, aby przejść do właściwych tematów. Czas. Czas to bardzo rozległy temat. Teoretycznie tu na Ziemi czas biegnie jednakowo, ale moje subiektywne odczucia są inne. Kiedy byłem małym chłopcem, to czas dla mnie nie istniał. Praktycznie czekałem tylko do następnej Wigilii Bożego Narodzenia. Ten rok trwał niemal wieczność. W szkole podstawowej także kolejne lata trwały bardzo długo. Czekało się na koniec roku szkolnego i kolejne wakacje. Pod koniec szkoły podstawowej, kiedy pasjonowała mnie fizyka i chemia, to stwierdziłem już wtedy, że godziny lekcyjne, które niby trwały równo po 45 minut, nie są jednakowe. Na przedmiotach humanistycznych czas dłużył mi się niemiłosiernie. Bardzo pragnąłem, aby wreszcie zabrzmiał oswobadzający dzwonek na przerwę. Natomiast na przedmiotach ścisłych lekcje kończyły się za szybko. Liceum 4 lata i studia na Politechnice Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej zleciały jeszcze szybciej. Prócz nauki od szkoły podstawowej moją pasją była już astronomia, a na studiach doszła jeszcze gra w tenisa. I wreszcie w 1981 roku zacząłem swoją pracę zawodową jako budowlaniec. Na początku myślałem, że to będzie trwało wiecznie, ale wraz z upływem lat zauważyłem, że kolejne lata mijają coraz szybciej. I tak praca zawodowa jest już za mną i obecnie jestem już na emeryturze. Oprócz astronomii zająłem się graniem na klawiszach, pisaniem książek i w zasadzie na nic innego nie mam już czasu. Nie mam nawet czasu pomyśleć, jaki będzie następny etap w moim życiu, kiedy skończy się emerytura. Ale to będzie potem. Teraz wracam już do astronomii. Od zawsze ludzie wiedzieli, że mamy noc i dzień. Zwykle nasze aktywne życie jest podczas dnia. Można wyróżnić różne pory dnia. Wschód słońca, poranek, przedpołudnie, południe, popołudnie i zachód słońca. Jednak jest to mało dokładne i z postępem technicznym zaczęły się pojawiać coraz dokładniej odmierzające czas konstrukcje. Na początku były zegary słoneczne, wodne, piaskowe i ogniowe. Potem pojawiały się zegary mechaniczne, napędzane siłą grawitacji lub energią zgromadzoną w przykręconej sprężynie. Pod koniec XX wieku zaczęto budować zegary z zastosowaniem rezonatora kwarcowego, którego dokładność chodu była o klasę lepsza niż mechanicznych rozwiązań.
Później pojawiły się zegary atomowe o jeszcze lepszej dokładności. Z naszego astronomicznego punktu widzenia ciekawa jest historia chronometru morskiego, którego można było zastosować do nawigacji statków. Z ustaleniem szerokości geograficznej na morzu nie było problemów, bowiem konstrukcja sekstansu nadawała się do tego bardzo dobrze, ale na określenie dokładnej długości geograficznej nie było sposobu. Kiedyś czytałem książkę o Johnie Harrisonie, który skonstruował wiele zegarów, a model nazwany przez niego H4 umożliwił mu wygranie wielkiej nagrody. Była ona wyznaczona za skonstruowanie bardzo dokładnego chronografu, który sprawdziłby się na długich rejsach morskich. Przeczytajcie tych kilka zdań tej fascynującej historii. Pozostałe informacje o tym znajdziecie na stronie Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków. W roku 2010 odwiedziłem Królewskie Obserwatorium Astronomiczne w Greenwich. Tyle się naczytałem o tym obserwatorium, że zapragnąłem je odwiedzić. Na ścianie przed wejściem zobaczyłem rzadki egzemplarz zegara 24-godzinnego ze wskazówkami i dokładnością pół sekundy. Zamontowany został w 1852 roku. W Greenwich jest ciekawa konstrukcja pokazująca, jak kiedyś marynarze, nawigatorzy statków i okrętów cumujących wzdłuż Tamizy, sprawdzali swoje chronometry. Otóż od roku 1833 na dachu domu Flamsteeda działała kula czasu, po angielsku The Time Ball. Codziennie, 5 minut przed godziną 13, ta czerwona duża kula była podnoszona do połowy wysokości masztu. Na 2 minuty przed tą godziną kula była już na samym szczycie masztu, a punktualnie o 13 opadała szybko w dół. Na tym zdjęciu po lewej stronie widać kolejkę ludzi, której też stanąłem, ale o tym za chwilę opowiem. W Polsce także mieliśmy w XIX wieku swoje sygnały czasu. W roku 1838, czyli 5 lat po uruchomieniu kuli czasu w Greenwich, w Krakowie codziennie o 12 był nadawany hejnał z wieży mariackiej przy rynku głównym. Do dziś tradycyjnie możemy w radiu wysłuchać tego hejnału. Pamiętam, jak w latach 60., kiedy w polskim radio były tylko dwie nadające stacje, program pierwszy na falach długich i program drugi na falach średnich, to bardzo często słuchałem całej procedury nadawania sygnałów czasu. Minutę przed 12 z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadawane były dźwiękowe sygnały czasu. Było 24 takich sygnałów trwających sekundę i przerwy pomiędzy nimi też trwały sekundę. Potem była cisza przez 9 sekund i wtedy astronom emitował ostatnie 5 sygnałów co sekundę, z którego ostatni to była dokładnie godzina 12. To trwało aż do 1 kwietnia 1984 roku. Ja w tym czasie już od 5 lat zajmowałem się obserwacjami zakryć gwiazd przez Księżyc i potrzebowałem bardzo dokładnego czasu do uruchamiania mojego kwarcowego rejestratora czasu. Jednak te sygnały z Krakowa nadawane ręcznie nie nadawały się do obserwacji, bo dokładność pół sekundy była za mała. Ale o każdej innej godzinie były nadawane sygnały z Głównego Urzędu Miar i te były i są do dziś dokładne. Ale tu uwaga, należy je odbierać z programu pierwszego na falach długich 225 kHz. Sygnały czasu z programu pierwszego retransmitowanego na UKF-ie już nie nadają się dla nas. Retransmisja powoduje zauważalne opóźnienia. Pamiętam, że wtedy tak było. W latach 80. nadawano 6 krótkich sygnałów przed każdą pełną godziną, a po latach ten ostatni, 6. sygnał został wydłużony. Początek tego dłuższego sygnału to jest dokładny moment początku nowej godziny. Graficzny przebieg tych sygnałów widzicie tutaj na ekranie. W roczniku astronomicznym Instytutu Geodezji i Kartografii jest tabelka z listą wielu stacji radiowych na całym świecie, które nadają ciągłe sygnały czasu. Na tej ilustracji wybrałem tylko kilka z nich. Najczęściej korzystałem z DCF-77 Mainflingen oraz nadajnika RWM Moskwa, który nadaje równolegle na 3 pasmach fal krótkich. W domu zrobiłem sobie długą antenę i odbiór tych sygnałów miałem wyśmienity. Sygnały te nadawane są pomiędzy 10 a 20 oraz 40 i 50 minutą każdej godziny. Aby skorzystać z sygnałów DCF-77 musiałem wykonać elektroniczny odwracacz
gdyż sygnały z tego nadajnika są w postaci obniżenia amplitudy nośnej, a mój rejestrator wymagał do startu synchronicznego wzrostu sygnału, a nie jego zaniku. Zanim przejdziemy do pojęć astronomicznych związanych z czasem, proponuję jeszcze przeprowadzić proste doświadczenie, aby wyznaczyć moment górowania Słońca prawdziwego. Przygotowujemy pionowy gnomon jak na rysunku. Jeśli nie mamy pewności co do pionowości, to gnomon można pochylić w kierunku północnym i nitką z ciężarkiem wyznaczyć na kartce rzut pionowy końcówki gnomonu. Pomiędzy 11 a 13 zaznaczamy na kartonie koniec cienia gnomonu i zapisujemy przy tym dokładny czas. Kiedy cień gnomonu będzie prawie wskazywał kierunek północny, to należy robić częstsze pomiary. Najpóźniej o 13 przerywamy obserwację i mierzymy linijką wszystkie odległości narysowanych punktów od rzutu czubka gnomonu. W ten sposób znajdziemy moment, kiedy cień był najkrótszy. Na końcu dzisiejszego odcinka pokażę, jak dokładnie wyliczyć moment górowania Słońca, aby sprawdzić dokładność naszego pomiaru. Zobaczcie teraz, jak porusza się Słońce w ciągu roku. Zwróćcie uwagę na odległość Słońca od południka lokalnego. Film ten pokazuje cały rok 2024, dzień po dniu, o tej samej godzinie 12 czasu średniego. Nieruchoma siatka to są współrzędne horyzontalne. Grubsza pionowa kreska to jest południk lokalny obserwatorium Greenwich. Ruchoma siatka to są współrzędne równikowe, a żółta linia to ekliptyka. Po tej linii porusza się Słońce. Na filmie widać także ruch planet. Czas słoneczny prawdziwy jest niejednostajny. Dlaczego tak się dzieje? Płaszczyzna ekliptyki, czyli płaszczyzna, po której porusza się Ziemia w ruchu dookoła Słońca, jest nachylona do równika niebieskiego o kąt 23,5 stopnia. Powoduje to, że jego ruch rzutowany na płaszczyznę równika niebieskiego jest ruchem niejednostajnym. Ponadto orbita Ziemi jest elipsą i prędkość obiegowa Ziemi wokół Słońca też się zmienia. Przy punkcie przysłonecznym, zwanym peryhelium, prędkość orbitalna Ziemi jest największa i analogicznie w punkcie najdalszym od Słońca, czyli w aphelium, Ziemia obiega Słońce najwolniej. Dlatego wymyślono czas słoneczny średni, w którym wszystkie doby w roku są równe i mają po 24 równe godziny. Można wreszcie budować zegary, które równo odmierzają czas. Używany przez nas w życiu codziennym czas jest oparty właśnie o średni czas słoneczny. Uwzględniając to, co przed chwilą opowiedziałem o niejednostajności biegu czasu Słońca prawdziwego, widać wyraźnie na wykresie zwanym analemmą. Gdybyśmy każdego dnia robili nieruchomym aparatem, szerokokątnym obiektywem, zdjęcie Słońca o dokładnie tej samej godzinie, to po roku uzyskalibyśmy właśnie zdjęcie takiej analemmy. Ja nie podejmuję się tego, bo u nas pogoda sprawiłaby, że moja analemma byłaby szczerbata, tak jak na tej ilustracji. Zobaczcie to zdjęcie, jakby wyglądało. Zatrzymamy się teraz, aby dokładnie zrozumieć, co się dzieje na tym wykresie po prawej stronie. Pozioma kreska na środku to jest równik niebieski. Pionowa czerwona kreska na środku to jest południk lokalny. Jak wiemy, na południku lokalnym, patrząc w kierunku południowym, wszystkie gwiazdy, które tam się znajdują, górują, czyli są w najwyższym położeniu na niebie. Na osi pionowej jest deklinacja, czyli odległość kątowa obiektu od równika niebieskiego. Na osi poziomej mamy tak zwane równanie czasu, które jest różnicą pomiędzy czasem słonecznym prawdziwym a średnim czasem słonecznym. Równanie czasu oznaczamy grecką literą eta, a w rocznikach astronomicznych spotyka się oznaczenie literą e wielkie. Jak widzimy, wartości równania czasu są ujemne i dodatnie i maksymalnie mają po kilkanaście minut. Na samym środku to żółte kółko, to jest Słońce średnie, a Słońce prawdziwe porusza się po niebie po tym wykresie analemmy w kształcie koślawej ósemki. Oczywiście w czasie przesilenia letniego, czyli około 21 czerwca, Słońce znajduje się najwyżej w odległości 23,5 stopnia od równika.
a około 21 grudnia znajduje się najniżej, bo mamy wtedy przesilenie zimowe. Zwróćcie uwagę, na 4 dni w roku, tutaj daty te są na wykresie napisane na czerwono, gdyż w tych dniach wartość równania czasu wynosi 0, czyli czas średni słoneczny pokrywa się z czasem słonecznym prawdziwym. Teraz może nasunąć się pytanie, a dlaczego dolny brzuszek tej ósemki jest większy niż ten górny? Otóż jak spojrzycie na ilustrację z lewej strony, to zobaczycie, że przesilenie zimowe jest 21 grudnia, a peryhelium występujące w okolicach 3 stycznia. Właśnie w tych dniach ruch obiegowy Ziemi jest najszybszy i to ma największy wpływ na wartość równania czasu. A teraz zadam wam pytanie. Spróbujcie na nie odpowiedzieć. Dlaczego ta ósemka jest koślawa? Dlaczego nie jest symetryczna względem pionowej osi? To skoślawienie jest spowodowane właśnie tym, że wielka oś ekliptyki łącząca punkty peryhelium z aphelium, co nazywamy linią apsyd, to ta czerwona kreska. Nie pokrywa się tutaj z zieloną linią łączącą punkty, kiedy Ziemia jest w przesileniach. Matematycznie rzecz ujmując, linia apsyd, ta czerwona kreska, nie leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez oś wirowania Ziemi i Słońca. Ale teraz będzie najważniejsze. Jak korzystać z tego wykresu analemmy? Gdybyśmy wzięli tę kartkę z wykresem, tak jak tutaj tą widać, i skierowali ją na południe, to będziemy wiedzieli, w którą stronę od Słońca średniego należy szukać nasze prawdziwe Słońce. Kiedy wyznaczymy moment górowania Słońca średniego, to będzie chwila, kiedy Słońce średnie będzie na naszym południku lokalnym. I teraz uwaga, na tej koślawej ósemce widzimy miesiące z podziałem na dni. Załóżmy, że dzisiaj mamy 6 marca, to z wykresu na dolnej osi odczytujemy wartość równania czasu, które w przybliżeniu wynosi minus 11 minut. Czyli Słońce prawdziwe znajduje się w lewo na wschód od południka lokalnego i potrzebuje jeszcze 11 minut czasu, aby znaleźć się na naszym południku lokalnym, czyli w momencie górowania. Jak obliczyć dokładnie moment górowania, opowiem na koniec tego filmu. Tutaj widzimy wzór do obliczenia równania czasu, ale są programy, które obliczają różne parametry astronomiczne. Widzimy mapę Europy z zaznaczonymi 3 ważnymi południkami. Czas uniwersalny jest to czas południka Greenwich, czyli południka zerowego. O godzinie 12 słońce średnie góruje nad tym południkiem. Czas środkowy europejski, czyli nasz czas zimowy, to taki, w którym słońce średnie góruje o godzinie 12 nad południkiem 15. Czas wschodnioeuropejski, czyli nasz czas letni, to taki, kiedy o godzinie 12 słońce średnie góruje nad południkiem 30. I teraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy. O której godzinie góruje słońce w Warszawie w dniu 6 marca 2023 roku? Otóż 6 marca mamy jeszcze czas zimowy, czyli jest to czas południka 15. O godzinie 12 słońce średnie jest nad tym południkiem. Warszawa ma długość geograficzną wschodnią równą 21 stopni. Na każdy stopień długości geograficznej słońce potrzebuje 4 minuty, bo oczywiście skoro w ciągu godziny, czyli 60 minut, przebywa 15 stopni, to 1 stopień daje 4 minuty czasu. Zatem pomiędzy południkiem Warszawy a południkiem 15 mamy 6 stopni, gdzie na każdy stopień potrzebujemy 4 minuty czasu. Wiemy, że patrząc na tę mapę, słońce porusza się na zachód, czyli tutaj w lewą stronę, to jasno stąd wynika, że 24 minuty przed godziną 12 słońce średnie będzie górowało nad Warszawą. Jeśli uwzględnimy równanie czasu, które przed chwilą objaśniałem, to otrzymamy dokładnie moment górowania prawdziwego Słońca w Warszawie. Już niedługo na końcu tego filmu będzie dokładne wyliczenie tego momentu. Jeśli już mówimy o czasie uniwersalnym i środkowoeuropejskim, to musicie wiedzieć, że od kiedy powstały zegary atomowe, to ludzie zaczęli wyliczać i obserwować wszystko z niesłychaną do tej pory dokładnością. Naukowcy musieli wprowadzić wiele nowych pojęć odmierzania czasu. Tutaj widzicie na tej tabelce skale czasowe i ich relacje. Ja nie jestem tym aż tak zainteresowany. Mnie do obserwacji wystarczy dokładność sekundy, nawet kilku.
Ja potrzebuję wiedzieć, czy dane zjawisko będzie u mnie widoczne, a w razie czego jestem gotów poczekać kilka milisekund, czy nawet kilka sekund. Jeśli kogoś interesuje ten temat, a może on naprawdę wciągnąć, to zapraszam do odpowiedniej literatury. W roczniku astronomicznym Instytutu Geodezji i Kartografii na rok 2023 widzicie nazwy używanych obecnie czasów. Ja pozostanę przy tych, które tutaj widzicie na dole. Definicja sekundy była prosta do roku 1960. Potem w miarę postępu technologicznego i ery zegarów atomowych ta definicja uległa zmianie, gdyż ta poprzednia nie była precyzyjna. Czas uniwersalny to jest taki sam czas średni słoneczny, jak ten nasz czas zimowy, tylko różnił się o jedną godzinę. Ponieważ czas uniwersalny jest czasem południka zerowego, więc dlatego jest taki ważny w astronomii. Mamy coraz dokładniejsze obserwacje i pomiary czasu, dzięki czemu wychwytujemy coraz łatwiej wszelkie nierównomierności ruchu obrotowego Ziemi. Widzimy, że nasza planeta zwalnia swój ruch obrotowy, do czego głównie przyczynia się Księżyc swoimi siłami pływowymi. Nie możemy co chwila zmieniać definicji sekundy. Astronomowie poradzili sobie tak, że specjalna komisja ustala, kiedy może dodać jedną sekundę, ale jest to tylko praktykowane na koniec półrocza. Jeśli opóźnienie Ziemi w obrocie przekroczy sekundę, to zostanie ona dodana jako sekunda przestępna. To powoduje z kolei, że wszystkie obliczenia astronomiczne nie mogą bazować na czasie, który nie jest idealnie równo chodzący. Dlatego właśnie wprowadzone pojęcie czasu efemerydy. Jego nazwa jasno wskazuje, że jest to czas, według którego są prowadzone wszystkie obliczenia zjawisk astronomicznych. Czas efemeryd biegnie jednostajnie, tak jak uniwersalny, ale bez żadnych sekund przestępnych. W związku z tym musiała zostać wprowadzona tak zwana poprawka delta t, która jest różnicą pomiędzy czasem uniwersalnym i czasem efemeryd. Poprawka delta t mówi nam, ile trzeba dodać sekund do czasu uniwersalnego, aby uzyskać czas efemeryd. Uzgodniono, że dzień 0 stycznia roku 1900 o godzinie 12 poprawka delta t wynosi 0. Poprawka ta może być wyznaczana za lata poprzednie, ale nie da się przewidzieć, ile będzie ona wynosiła w przyszłości. Proces zwalniania ruchu wirowego Ziemi nie jest równy. Wpływ na to ma Księżyc, planety, Słońce, a nawet wulkany i trzęsienia Ziemi. Także zmiany klimatyczne mają na to wpływ. Jeśli cały lód skupiony przy biegunach stopi się i wpłynie do oceanów, to wskutek zasady zachowania momentu pędu Ziemia zwolni swój ruch wirowy. To samo zjawisko występuje w łyżwiarstwie figurowym. Jeśli łyżwiarz podczas szybkiego piruetu wyprostuje w bok swoje ręce, no to widzimy, że natychmiast wyraźnie zwalnia swoje obroty. Tutaj widzicie wykres delta t wygenerowany programem ALMSUN. Na osi poziomej czas mamy w latach, a na pionowej wartości poprawki delta t. Na niebiesko poprawki zmierzone obserwacyjnie, a na prawo od czerwonej pionowej kreski to tylko ekstrapolacja, która może w przyszłości wyglądać zupełnie inaczej. W roku 2010 odwiedziłem Królewskie Obserwatorium w Greenwich. Przez to obserwatorium przechodzi słynny południk zerowy, według którego przyjęto czas uniwersalny, czyli średni czas słoneczny tego południka. Na zdjęciu widać mnie, jak stoję na dwóch półkulach Ziemi jednocześnie. Abym mógł stanąć w tym miejscu i zrobić sobie zdjęcie, musiałem stanąć w kolejce i odczekać w niej około godziny. W końcu przyszła moja kolej i lewą nogę postawiłem na półkuli wschodniej, a prawą nogę na półkuli zachodniej. Oczywiście północ mam za plecami, a ja patrzę na południe i widzę fasadę jednego z budynków obserwatorium. Na niej jest tablica z informacją o pierwszym światowym południku. Bardzo mi się ta plansza spodobała i zrobiłem jej zdjęcie w zbliżeniu. Potem wszedłem do sklepu z pamiątkami i zobaczyłem na stoisku przy kasie stosik małych reklamówek właśnie z takim czerwonym pasem i napisami jak na tej tablicy. Poprosiłem sprzedawczynię, abym mógł wziąć sobie jedną torebeczkę na pamiątkę, ale nie dała mi, tłumacząc, że to jest tylko dla tych, którzy kupują pamiątki w sklepie. Tak więc stanąłem ponownie w długiej kolejce i kupiłem ołówek z gwiazdozbiorami, niczego tańszego tam nie widziałem i oczywiście poprosiłem o zapakowanie go do tej ładnej reklamówki.
Po powrocie do domu powiesiłem ją na honorowym miejscu w szafie. Niestety okazało się, że reklamówka ta została wykonana z ekologicznego materiału i po kilku latach został z niej tylko proszek. Ale ołówek mam do tej pory. Aby omówić kierunki geograficzne, chciałbym najpierw przytoczyć pewne zdarzenie z dzieciństwa. Otóż około 1960 roku jechałem z rodzicami i starszym bratem taksówką starą Warszawą M20 Pobieda. Oczywiście nikt wtedy pasami nie był przypięty, pasów nie montowano wówczas w samochodach. Nie ma to żadnego znaczenia dla sprawy, ale tak mi się wspomniało. No więc kiedy jechaliśmy alejami jerozolimskimi na wysokości starego dworca kolejowego Warszawa Centralna, mój brat stwierdził, że jedziemy na wschód. W taksówce padło kilka zdań na temat kierunków geograficznych i jako mało brzdąc nie miałem nic do gadania w tym temacie, ale słuchałem tej rozmowy. Zainteresował mnie ten temat, skąd oni wiedzą, gdzie jest północ i wschód. Rozglądałem się po budynkach i nie widziałem tam żadnej informacji o kierunkach. Tak mnie to zafrapowało, że do dziś, gdziekolwiek jestem, źle się czuję, jeśli nie wiem, gdzie jest północ i reszta kierunków świata. Na tym rysunku widać kierunki geograficzne z niemal każdego miejsca na kuli ziemskiej. Mamy kierunek północny oznaczony literą N, na prawo o 90 stopni mamy wschód, litera E, po przeciwnej stronie północy jest południe, litera S i na prawo od południa jest zachód, litera W. Jedynie będąc na biegunie północnym mamy taką sytuację, że każdy krok wykonamy w dowolnym kierunku, a będzie to krok na południe. Analogicznie jest na biegunie południowym, gdzie każdy krok wykonamy w kierunku północnym. Przejdę teraz do omówienia współrzędnych astronomicznych. Współrzędne horyzontalne są ściśle związane z miejscem położenia obserwatora na powierzchni Ziemi. Jeśli jesteśmy na morzu, to widzimy horyzont w kształcie okręgu bez żadnego widocznego na nim charakterystycznego punktu. Dookoła jest wszędzie tak samo. Jednak gdziekolwiek jesteśmy, na pewno bez trudu odnajdujemy nad nami pionowo najwyższy punkt sfery niebieskiej, zwany zenitem, a dokładnie pod nami mamy nadir. W nocy jesteśmy w stanie znaleźć przy gwieździe polarnej biegun północny. Kiedy opuścimy pionowo miejsce bieguna na horyzont, uzyskamy tam kierunek północny. Po przeciwnej stronie mamy kierunek południowy. W ten sposób wyznaczyliśmy koło wielkie zwane południkiem lokalnym. Jest to koło przechodzące przez zenit, biegun północny oraz punkty północy i południa. Wszystkie gwiazdy, które są w odległości mniejszej niż szerokość geograficzna od bieguna północnego, nigdy nie zachodzą. Oznaczyłem je kolorem różowym. To są gwiazdy okołobiegunowe. Dla lepszego wyobrażenia, jeśli wzięlibyśmy nóżkę cyrkla i wbili go w biegun, a ołówek postawili na punkt północy na horyzoncie i zakreślili nim koło na niebie, to wewnątrz tego koła mamy właśnie gwiazdy niezachodzące. One są widoczne cały rok, każdej nocy. Gwiazdy, które przecinają południk lokalny w obszarze zaznaczonym na niebiesko na rysunku, czyli od punktu południa na horyzoncie do wysokości 180 stopni minus 2 razy φ, mają swoje wschody i zachody. Widać je tylko w określonych porach roku. Gwiazdy, które są poniżej punktu południa na horyzoncie, oznaczone kolorem zielonym, nigdy nie wschodzą. Nie są widoczne z tego miejsca. Aby je zobaczyć, trzeba się udać na południe. Tak więc oczywiste jest to, że będąc na biegunie północnym widzimy ciągle te same gwiazdy, tam tylko widać pół nieba, tylko te gwiazdy, które leżą ponad równikiem niebieskim. Żadna gwiazda nie wschodzi ani nie zachodzi. Oczywiście Słońca w to nie wliczam, bo nasza gwiazda przez pół roku jest nad horyzontem, a pół roku jest pod horyzontem. W dniach równonocy wiosennej i jesiennej Słońce na biegunie ślizga się kilka dni przy horyzoncie. Oczywiście refrakcja atmosferyczna powoduje, że stamtąd widać nieco więcej niż połowę sfery niebieskiej. Można zobaczyć nieco więcej gwiazd tuż pod równikiem niebieskim. Będąc na równiku ziemskim, obserwator może w ciągu roku zobaczyć wszystkie gwiazdy, jakie tylko widać z Ziemi. Tam obydwa bieguny, północny i południowy, leżą na horyzoncie po przeciwnych stronach, a gwiazdy w pobliżu równika niebieskiego, zachodząc, zbliżają się do horyzontu prostopadle do niego.
Ciekawym następstwem tego jest fakt, że Słońce w ten sposób zachodząc szybko schodzi poniżej horyzontu i ciemność zapada tam błyskawicznie. Niemal po kwadransie jest już ciemno. Na naszych szerokościach geograficznych po zachodzie Słońca jeszcze niemal przez półtorej godziny nie mamy nocy astronomicznej. Współrzędne horyzontalne to są azymut i wysokość. Wysokość jest oczywista, czyli kąt, jaki tworzy gwiazda z płaszczyzną horyzontu. Oczywiście zenit ma wysokość plus 90 stopni. Jeśli jakaś gwiazda znajduje się pod horyzontem, to jej wysokość ma wartość ujemną. Azymuty można liczyć na dwa sposoby. Od kierunku północnego poprzez kierunek wschodni, południowy i zachodni od 0 do 360 stopni. Tutaj punkt wschodu ma azymut 90 stopni, południe 180 stopni, a zachód 270 stopni. Wszystkie wartości są dodatnie. Drugi sposób to liczymy od kierunku południowego w prawo w kierunku zachodu od 0 do plus 180 stopni oraz od południa w lewo przez wschód od 0 do minus 180 stopni. W tej części horyzontu wartości azymutów są ujemne. Tak więc punkt wschodu ma azymut minus 90 stopni, a zachód ma azymut plus 90 stopni. Znowu widzimy przekrój przez południk lokalny. Warto zapamiętać, że z każdego miejsca półkuli północnej wysokość położenia na niebie bieguna północnego jest równa szerokości geograficznej tego miejsca. Drugą ważną informacją jest to, że równik niebieski przecina południk lokalny zawsze w jednym punkcie na wysokości 90 minus szerokość geograficzna. Jeśli patrzycie na południe, to każdej nocy, każdego dnia, o dowolnej godzinie przez punkt południka na wysokości 90 minus szerokość geograficzna, tam znajduje się równik niebieski. Współrzędne równikowe, jak sama nazwa wskazuje, opierają się na równiku jako kole podstawowym. Do określenia położenia gwiazdy w tych współrzędnych potrzebujemy dwóch wielkości. Rektascensji, którą mierzy się w jednostkach czasu od 0 do 24 godzin wzdłuż równika niebieskiego, tutaj oznaczyłem kolorem czerwonym, oraz deklinacji, kolor zielony, jest to odległość kątowa gwiazdy od równika niebieskiego, analogicznie jak wysokość we współrzędnych horyzontalnych. Rektascensję mierzymy od tak zwanego punktu barana, to jest miejsce, w którym droga Słońca na niebie, zwana ekliptyką, przecina równik niebieski podczas równonocy wiosennej. Zauważmy tutaj, że równik niebieski zawsze przecina horyzont w punkcie wschodu i zachodu, a płaszczyzna równika niebieskiego jest nachylona do horyzontu, jak już mówiłem poprzednio, pod kątem 90 stopni minus szerokość geograficzna. I wszystko byłoby proste, gdyby nie precesja. Hiparkos odkrył to zjawisko w II wieku przed naszą erą. Zauważył, że punkt barana, który jest początkiem współrzędnych równikowych, zmienia swoje miejsce na niebie. Ten ruch wynosi nieco ponad 50 sekund łuku w ciągu roku. Właśnie precesja jest za to odpowiedzialna. Oś wirowania Ziemi kołysze się i zatacza na niebie krąg o promieniu 23,5 stopnia. Takie jedno krążenie trwa około 26 tysięcy lat. Z tego wynika fakt, że gwiazda polarna, która jest obecnie blisko bieguna, za jakiś czas nie będzie tą uprzywilejowaną. Biegun zacznie się od nas oddalać i za wiele lat gwiazdą polarną będzie Vega w lutni. Okres pełnego obiegu osi wirowania Ziemi nazywamy rokiem platońskim. Obecnie biegun północny zbliża się do gwiazdy polarnej. Najbliżej znajdzie się około roku 2110 i będzie wtedy oddalony o około 27 minut kątowych. Obecnie odległość ta wynosi około 44 minut kątowych. Widzimy mapę nieba pasa równikowego w rozwinięciu. Rektascensja liczona jest w mierze czasowej od punktu barana w lewo. Na mapie jest siatka co jedną godzinę. Pionowo odmierzana jest deklinacja i tutaj siatka deklinacji ustawiona jest co 10 stopni. Wszystkie mapy, na których widoczna jest siatka współrzędnych równikowych, musi mieć podaną epokę, gdyż jak mówiłem, współrzędne gwiazd zmieniają swoje wartości w czasie. Tutaj, na tej mapie, wygenerowanej programem Nocny Obserwator, mamy epokę 2000, co widać w prawym górnym rogu. Widzimy Słońce w punkcie barana.
Ta żółta linia to ekliptyka, czyli droga Słońca na tle gwiazd. Kiedy Słońce przecina równik niebieski, wtedy mamy równonoc wiosenną 20 marca, pierwszy dzień wiosny. Zwróćcie uwagę, że Słońce znajduje się wtedy w konstelacji ryb, a gwiazdozbiór Barana jest daleko w lewym górnym rogu mapy. To jest właśnie skutek precesji. Kiedy nazywano ten punkt przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim 24 stulecia temu, to był on wtedy w konstelacji Barana. Obecnie znajduje się w rybach. Analogicznie, kiedy Słońce znajduje się w najwyższym punkcie na niebie w dniu 21 czerwca, to ten nazwany jest zwrotnikiem raka, bo Słońce zawraca i od tego momentu już zbliża się do równika. Jak widać, gwiazdozbiór raka jest daleko w lewym górnym rogu mapy. Tak samo mamy w dniu równonocy jesiennej 23 września, kiedy Słońce jest w punkcie wagi, ale fizycznie jest on w konstelacji Panny. W tym dniu po raz drugi w roku Słońce przecina równik. Przesilenie zimowe wypada 21 grudnia. Zwrotnik Koziorożca, a Słońce znajduje się w Strzelcu. Na tej mapie zwróćcie uwagę, że Słońce obecnie w swojej wędrówce po niebie przecina całkiem spory obszar gwiazdozbioru Wężownika. To jest 13 gwiazdozbiór na drodze Słońca, a znaków Zodiaku mamy tylko 12. Tak jak i na mapach, tak samo we wszelkich katalogach gwiazd, które podają współrzędne równikowe gwiazd, musi być podana epoka. Tu widzimy współrzędne Regulusa podane w Atlasie Macieja Mazura na epokę 1950. W roczniku astronomicznym Instytutu Geodezji i Kartografii na rok 2023 widzimy, że współrzędne tej samej gwiazdy są inne niż w 1950 roku. A jak widać w tej tabeli, współrzędne gwiazd zmieniają się w sposób ciągły i przy dokładnych obliczeniach, na przykład wyliczając moment zakrycia gwiazdy przez Księżyc, musimy znać jej dokładne współrzędne na moment obserwacji. To już nie wystarczy średnia wartość w danym roku, gdyż tak uzyskany wynik nie będzie dokładny. Na tej mapie widzimy żółtą linię ekliptyki. Współrzędne ekliptyczne podają się w mierze łukowej również od punktu Barana wzdłuż ekliptyki i prostopadle do niej. Tak samo i te współrzędne są zmienne w czasie, bo ich początkiem tak samo jest ruchomy punkt Barana. Tu widzimy, że długość ekliptyczną oznaczamy grecką literą lambda, a szerokość ekliptyczną literą beta. Dla porządku pokazuję, że są jeszcze współrzędne galaktyczne, ale nigdy ich nie używałem. Tę ilustrację warto dokładnie przeanalizować. Koło na rysunku to jest równik niebieski. Cały obrazek to widok z góry od strony bieguna północnego, który tutaj jest na środku. Lokalny południk jest narysowany w postaci pionowej kreski od południa na północ. Kąt godzinny mierzymy w jednostkach czasu od lokalnego południa w prawo w kierunku zachodnim. Szare pole pokazuje wartość kąta godzinnego oznaczonego tutaj literką T. Czas gwiazdowy to jest ważne pojęcie w astronomii, gdyż jest to kąt godzinny punktu Barana, czyli kąt pomiędzy lokalnym południkiem od południa do punktu Barana. Na rysunku czas gwiazdowy zaznaczony jest szarym polem. Najważniejsza rzecz, jaka tu się nasuwa, to fakt, że czas gwiazdowy określa dokładnie, jaka jest rektascencja gwiazdy górującej w danym momencie. Tak więc, wyliczając czas gwiazdowy, będziemy wiedzieli, które gwiazdy w tym momencie przechodzą przez nasz południk lokalny. Ponieważ wartości te liczy się wzdłuż równika, więc tak samo łatwo zauważyć, że czas miejscowy lokalny różni się od czasu gwiazdowego Greenwich o długość geograficzną lambda naszego miejsca obserwacji. Jak wiemy, średnia doba słoneczna trwa równo 24 godziny. Jest to odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi górowaniami Słońca średniego. Na rysunku literą A zaznaczone jest miejsce na Ziemi, z którego po jednym jej obrocie widać inną gwiazdę w momencie jej kolejnej kulminacji. Łatwo zauważyć, iż wskutek obiegu Ziemi dookoła Słońca po pełnym obrocie Ziemi Słońce zdążyło w tym czasie przesunąć się na niebie o około 1 stopień w lewo. Wynika to z prostej kalkulacji. Pełne koło ma 360 stopni, a dni w roku mamy 365 i ćwierć, czyli na jeden dzień przypada mniej więcej 1 stopień, a 1 stopień Ziemia obraca się w czasie około 4 minut. Dlatego
po pełnym obrocie planety względem gwiazd potrzeba jeszcze 4 minuty, aby dogonić Słońce w następnym górowaniu. Ponieważ czas mamy średni słoneczny i doba słoneczna trwa 24 godziny, zatem doba gwiazdowa trwa krócej o te około 4 minuty. Dokładnie doba gwiazdowa trwa 23 godziny 56 minut i 4 sekundy. Na tym rysunku widzimy przekrój przez południk lokalny w Warszawie w miejsce o szerokości geograficznej 52 stopnie. Pod takim kątem widzimy biegun północny. Równik niebieski do horyzontu jest nachylony pod kątem 38 stopni. A ponieważ podczas równonocy wiosennej i jesiennej Słońce znajduje się na równiku, to dlatego w te dni Słońce widać na wysokości 38 stopni. W dniu przesilenia letniego Słońce jest wyżej o kąt nachylenia ekliptyki do równika, czyli o 23,5 stopnia, zatem w najwyższym położeniu 21 czerwca Słońce w Warszawie widzimy na wysokości 38 plus 23,5 stopnia, czyli 61,5 stopnia. Analogicznie podczas przesilenia zimowego 21 grudnia Słońce w Warszawie góruje zaledwie na wysokości równej 14,5 stopnia. Widoczność Słońca w Warszawie w rzucie na płaszczyznę horyzontu. Azymuty na tym rysunku liczone są od północy. Zielony obszar to jest widoczność Słońca w czasie przesilenia letniego 21 czerwca. Azymuty wschodu mamy 50 stopni od północy, aż do zachodu na azymucie 310 stopni. Dzień jest najdłuższy i trwa około 16 godzin. Tak jak już wiemy, podczas równonocy Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Nad horyzontem przebywa około 12 godzin, bo to jest równonoc. 21 grudnia w przesilenie zimowe Słońce wschodzi na azymucie 130 stopni i zachodzi na azymucie 230 stopni. Dzień jest wtedy najkrótszy i trwa około 8 godzin. Na koniec teoretycznych rozważań astronomicznych przedstawię dwa zadania do praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Zadanie pierwsze. Obliczenie czasu gwiazdowego. Oczywiście, aby rozwiązać to zadanie, trzeba wiedzieć, jaki jest czas gwiazdowy Greenwich w danym momencie i dodać do niego długość geograficzną miejsca obserwacji. Aby policzyć czas gwiazdowy Greenwich, to możemy skorzystać z rocznika astronomicznego Instytutu Geodezji i Kartografii, dostępnego w sieci w wersji PDF i odnaleźć tam wartość czasu gwiazdowego Greenwich o godzinie 0 czasu uniwersalnego. Mając do tego czas wyrażony w czasie uniwersalnym, możemy policzyć poprawkę w związku z tym, że doba gwiazdowa nie trwa 24 godzin. Teraz już wiemy wszystko i możemy zacząć obliczenia. Policzmy konkretnie dla miejsca taras wejściowy Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Warszawie, gdzie oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii prowadzi pokazy nieba. Moment obserwacji to 6 marca 2023 roku, poniedziałek o godzinie punktualnie 20 czasu zimowego, czyli środkowoeuropejskiego. Otwieramy rocznik astronomiczny na rok 2023 i na stronie, gdzie podane są wartości czasu gwiazdowego Greenwich każdego dnia w roku na godzinę 0 czasu uniwersalnego, odczytujemy wartość S0 na dany dzień. Zaznaczyłem w czerwonej ramce tę wartość. Następnie na mapach Google znajdujemy nasze miejsce obserwacji i prawym przyciskiem myszy klikamy w ten punkt i odczytujemy jego współrzędne geograficzne. Długość podana jest w stopniach, więc aby przejść na miarę czasową, należy ją podzielić przez 15 i uzyskujemy wtedy długość w godzinach. Zamieniamy to jeszcze na godziny, minuty i sekundy. Moment godziny 20 czasu środkowoeuropejskiego wyrażamy w czasie uniwersalnym. Wiemy, że CSE równa się UT plus 1, więc gdy jest godzina 20 czasu środkowoeuropejskiego, to wtedy w czasie uniwersalnym jest godzina 19. Poprawkę R wyliczamy mnożąc różnicę pomiędzy dobą średnią słoneczną i gwiazdową przez liczbę godzin, jaka upłynęła od godziny 0 czasu uniwersalnego oraz dzielimy przez 24 liczbę godzin w dobie. Jeszcze raz pokazuję ilustrację z obrotem Ziemi. Zobaczcie, jeśli na przykład akurat na lewej kuli ziemskiej mamy godzinę 0 UT, to po dobie słonecznej średniej Ziemia obróci się o kąt większy od 360 stopni. Większy o te 4 minuty, czyli 1 stopień. A wiemy,
że obwód Ziemi to jest pełne koło 360 stopni, czyli 24 godziny w mierze czasowej. Doba gwiazdowa, czyli pełny obrót Ziemi, zostanie osiągnięta po 23 godzinach 56 minutach i 4 sekundach. Dlatego nie możemy do naszych rachunków użyć liczby godzin czasu uniwersalnego, tylko musimy je proporcjonalnie powiększyć ze wzoru 3 minuty 56 sekund razy liczba godzin dzielona przez 24. Jeśli po dodaniu tych czterech liczb mamy wynik większy od 24 godzin, to odejmujemy od niego 24 i otrzymujemy odpowiedź na nasze zadanie. Czas gwiazdowy w tym momencie w Warszawie wynosi 7 godzin 21 minut 16,5 sekundy. To oznacza, że w tym momencie, w tym miejscu górują gwiazdy o takiej rektascencji. Koniecznie tu trzeba dodać, że jest to wynik na epokę 2023. Zadanie drugie i już ostatnie. To policzenie dokładnego momentu górowania Słońca w Warszawie na tarasie Zamk w dniu 6 marca 2023. Na początek musimy wyznaczyć wartość równania czasu na moment górowania Słońca. Z rocznika astronomicznego Instytutu Geodezji i Kartografii w tabelach dotyczących Słońca odnajdujemy kolumnę E plus 12 godzin. Jest to wartość równania czasu na godzinę 0 czasu uniwersalnego. Ponieważ moment górowania Słońca wypada blisko godziny 12, czyli w połowie dnia, to nie będzie dużym błędem, jeśli do obliczeń użyję wartość równania czasu jako średnią z wartości dnia 6 i 7 marca. Z tego wychodzi wartość minus 11 minut i 17 sekund. Wiemy, że Słońce średnie góruje nad Greenwich o godzinie 12, czyli nad Warszawą góruje o długość geograficzną wcześniej, oczywiście wyrażoną w mierze czasowej. Odejmujemy od tego momentu górowania Słońca średniego równanie czasu i otrzymujemy moment górowania Słońca prawdziwego. Zachęcam zawsze do sprawdzenia, z której strony od czerwonej kreski, to nasz lokalny południk na wykresie analemmy, jest poszukiwana data. Tak jak wcześniej już to mówiłem, jeśli data jest z lewej strony, co pokazuje niebieska strzałka, to oznacza, że Słońce prawdziwe dotrze na południk lokalny później niż Słońce średnie i wartość bezwzględną równania czasu trzeba dodać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że rozjaśni to komuś zawiłe sprawy astronomii teoretycznej. Jeśli będą jakieś pozytywne odzewy, to może skuszę się na przygotowanie drugiego odcinka. To jednak jest dużo pracy i muszę mieć silną motywację. Ale wystarczą tylko pozytywne komentarze. Zachęcam do używania darmowego programu mojego autorstwa Nocny Obserwator, który ma mnóstwo możliwości i służy mi wiernie do sprawdzania, co widać na niebie i czy będzie to widoczne z mojego miejsca obserwacji. Jeszcze raz dziękuję i polecam moje pozostałe filmy na YouTube.